Dzień dobry. Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrix zaprasza na konferencję Konsultant i Trener w sieci 30 kwietnia 2020 roku od godziny 9 do 17. Stowarzyszenie Matrix zaprasza również na noc webinarów 2 i 3 maja od godziny 20 do 2 w nocy. Ja nazywam się Jacek Andrusiewicz i rozmawiam dzisiaj z trenerem, coachem i konsultantem zarządzania oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Matrix, panią Agnieszką Kałczyńską. Witaj Agnieszko, dzień dobry. Cześć Jacku, miło Cię widzieć i miło Cię słyszeć zdalnie. Witaj, jesteś wiceprezesem Stowarzyszenia Matrix. Powiedz kilka zdań o tym stowarzyszeniu. Czym się zajmuje, do kogo kieruje swoje działania? Stowarzyszenie Matrix od 20 lat zrzesza trenerów, konsultantów zarządzania, także HR menadżerów i regularnie na naszych wydarzeniach dzielimy się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Dodatkowo członkowie uczestniczą w międzynarodowych projektach rozwojowych. Współpracujemy z organizacją European Management Consultant w Danii. W ramach projektu międzynarodowego Erasmus wspólnie przeprowadziliśmy badania wśród polskich firm, jeżeli chodzi o oczekiwania w stosunku do konsultantów zarządzania. Nasze projekty, takie jak szkoła, kursy, zjazdy, trenery, skierowane są właśnie do trenerów, do konsultantów, po to, aby doskonalić ich kompetencje i jednocześnie podnosić poziom zarządzania w polskich firmach. To tak w wielkim skrócie to można byłoby tak to ująć. Teraz wielkie zmiany wszędzie. W naszej branży się dużo zmienia, na całym świecie się dużo zmienia. Jak z tym wyzwaniem, z tymi wyzwaniami radzi sobie Matrix, stowarzyszenie? To prawda, że pandemia spowodowała, że z dnia na dzień utraciliśmy możliwość bezpośredniego kontaktu i prowadzenia szkoleń bezpośrednio na sali. Natomiast ta nowa sytuacja spowodowała, że sięgnęliśmy po nowe rozwiązania, takie, żeby można było nadal prowadzić naszą działalność. Stowarzyszenie organizuje kilka webinarów tygodniowo, a teraz 2 konferencje całodniowe. Dlaczego aż 2? To prawda, przygotowaliśmy 2 konferencje. Pierwsza to konsultant i trener w sieci, żeby pokazać, zrobić taki przegląd różnych narzędzi, które są dostępne i którymi już eksperci zaproszeni pracują, podzielą się z nami tym doświadczeniem. I druga konferencja nocy webinarów Rozwój Osobisty jest skierowana również do trenerów, do konsultantów, do coachów, HR managerów po to, aby wspólnie zobaczyć różne możliwe narzędzia i pomagać sobie w trudnych czasach. Jesteś profesjonalnym konsultantem i trenerem. W trakcie pierwszej konferencji będziesz miała swoje wystąpienie, swój webinar. O czym będziesz mówić? Wraz z zaproszonymi ekspertami pokażemy, jak przetrwać kryzys i czas pandemii, jak wzmocnić naszą działalność po to, aby w przyszłości była ona odporna bardziej na kryzys. Przedstawimy gotowe narzędzia do użycia i zapewnimy praktyczną wiedzę, jak pracować w sieci. Moja część będzie dotyczyła praktyki konsultanta online. Jestem konsultantem zarządzania od 10 lat w firmie Synergy Consulting Group, której jestem właścicielką. Moja firma realizuje projekty doradcze w zakresie planowania i wdrażania strategii firmy, zarządzania finansami. Przeprowadzamy restrukturyzację i przygotowujemy firmy do sprzedaży. Wspieramy wiedzą i doświadczeniem menadżerów pracujących w firmach w zakresie nowoczesnego zarządzania. W ostatnim czasie nasza praca głównie polega na analizach finansowych i przy budowaniu scenariuszy, jak przetrwać kryzys i przygotować plan restrukturyzacji wynagrodzeń. W ciągu kilku dni musieliśmy przekierować nasze spotkania do sieci. Uczyliśmy używania platformy Zoom naszych klientów. Podczas swojego wystąpienia pokażę, że cyfry nie kłamią i kiedy nauczymy się je interpretować, zobaczymy prawdziwą ocenę sytuacji firmy. I o to chodzi w kryzysie, bo w prosty sposób pokażę, jak przeprowadzić analizę ryzyka, aby mieć plan działania i przetrwać czas pandemii. Bardzo praktycznie.
Zapraszamy. Konsultant i trener w sieci. 30 kwietnia od godziny 9 do 17. Noc webinarów. Rozwój osobisty od 22 maja do 2 w nocy 3 maja. Zarejestruj się, opłać wstęp, uruchom linka w dniu konferencji. Dla członków Stowarzyszenia Matrix udział w konferencjach jest bezpłatny. Szukaj nas na Facebooku i na www.matrix.pl. Zapraszamy. Bardzo dziękuję i do zobaczenia online.